sobotę 25 listopada reprezentacja rocznika 2011 Akademii Piłkarskiej Bardomet wzięła udział w turnieju Śnieżka Cup rozgrywanym na obiekcie Iglopolu w Dębicy. Występ w finale przeszedł koło nosa, ale po kolei. W pierwszym spotkaniu grupowym z Lechią Sędziszów Filip Kozubal otworzył wynik już po kilkunastu sekundach gry. Po kilku minutach walki w środku pola strzelec pierwszej bramki świetnie zachował się na prawym skrzydle, wyłożył piłkę Pelczarowi, a rywali uratowała poprzeczka. Chwilę później Ksawery już się nie pomylił i podwyższył rezultat na 2-0. W trakcie meczu kolejni zawodnicy dostawali swoje szanse. Najlepsze okazje stworzył sobie Marcel Kasprzycki, ale tym razem nie udało się ich wykorzystać. Jedyną dobrą okazję rywali dobrym wyjściem udaremnił Filip Zborowski i Bardomet mógł zapisać na swoim koncie pierwsze 3 punkty. Drugim zespołem, z którym przyszło nam się zmierzyć, był Iglopol Dębica Żółci. Spotkanie to było trudniejsze i bardziej wyrównane niż pierwsze, ale to podopieczni Jakuba Popielarza znów otworzyli worek z bramkami. Niefrasobliwość bramkarza wykorzystał Marcel Kasprzycki, który praktycznie wszedł z piłką do bramki. Podobnie jak w pierwszym spotkaniu, na 2-0 podwyższył Ksawi Pelczar, który przytomnie wykorzystał kolejny błąd defensorów gospodarzy. Rywalom w żółtych trykotach udało się co prawda zdobyć bramkę kontaktową, ale to było wszystko, na co było ich stać w tym meczu. Gratuluję Wam, znakomity kolejny występ. Jest to bardzo trudny turniej, mocni przeciwnicy, a już mamy 2 zwycięstwa w 2 meczach. Mamy teraz 2-3 mecze przerwy i później przechodzimy na arenę i gramy dalej. Brawo chłopaki, macie czas dla siebie. W środku pola rozgrywa Ksawi. Na lewym ataku wychodzi Marko, na prawym ataku wychodzi Wojta z Białym. Dobra? Trzeci pojedynek z piłkarskimi nadziejami z Mielca okazał się srogim laniem. Dobrze broniliśmy z tyłu przez kilka minut, ale kiedy rywal strzela takiego gola, to z każdego czasem może zejść powietrze. Kolejne bramki padały głównie po błędach w bramce, trzeba jednak dodać, że ta drużyna nie ma jeszcze w swoich szeregach nominalnego bramkarza i na zmianę muszą sobie z tą rolą radzić zawodnicy z pola. Ostatecznie skończyło się 0-7, ale trzeba docenić klasę rywala, który jak się później okazało wygrał cały turniej. Nikt się jednak nie załamał, Bardomet wyszedł na mecz z Pustynią po zwycięstwo i po 2 bramkach Pelczara zapewnił sobie grę w półfinale. W walce o finał znów przyszło mierzyć nam się z miejscowymi, tym razem zespołem w niebieskich koszulkach. Nasza przewaga na boisku była bezdyskusyjna, nie udało się jej jednak przypieczętować golem.
piłki meczowej, półtorej minuty przed końcem, nie wykorzystali też rywale i o awansie zdecydować miał konkurs rzutów karnych. O tym, że to często loteria, wiedzą chyba wszyscy fani piłki nożnej. Karne skutecznie egzekwowali Filip Kozubal, Szymon Telesz i Alan Szuba, ale to nie zapewniło upragnionego finału. Łzy w oczach takich chłopaków są najlepszym dowodem ich ambicji. Nie było jednak wiele czasu na rozpacz, do rozegrania został przecież mecz ze Stalową Wolą o trzecie miejsce na podium. W nim bardzo aktywny z przodu był Marcel Kasprzycki i to po jego rajdzie przez pół boiska gola na wagę brązowego medalu strzelił Filip Kozubal. Świetną okazję do podwyższenia wyniku miał też Gabriel Biały, ale jego strzał z trudem wybronił bramkarz rywali. Zawodnicy nie odstawiali nogi i brązowy medal stał się faktem. Na pytanie, czy jest to sukces, odpowiedzią są takie obrazki. Trener podsumowując turniej chwalił wszystkich zawodników, a szczególnie najlepszego Xaverego Pelczara. Docenił też poświęcenie obrońcy Alana Szuby, który w trudnym momencie wcielił się w rolę bramkarza i ani razu nie dał się pokonać. Trzecie miejsce, miejsce na podium, uwaga, bardzo mocno! Olej! Oprócz wymienionych zawodników, rocznik 2011 Akademii Piłkarskiej Bardomet reprezentowali rok młodszy Filip Zborowski, Gabriel Biały, Maksymilian Kijowski, Jakub Starczewski, Marcel Kasprzycki, Szymon Filar, Filip Kozubal, Franciszek Gonet, Szymon Telesz, Michał Habrat, Filip Klatka, Jakub Małecki i trenero Jakub Popielarz.